Hej wszystkim, z tej strony Atakama na Waszych ekranach kolejny odcinek ze słodkiego flirtu. I słuchajcie, nie pamiętam kompletnie, co robiliśmy ostatnio, więc musimy sobie przeczytać zadanka, które mamy do zrobienia. Wróć do sali biologicznej. A, bo to było z tymi króliczkami. Dobra, już wiem, już jestem naprostowana, już wszystko rozumiem, już wszystko wiem. Jeszcze tylko na samym początku, zanim przejdziemy tutaj do tych zadań, chcę Wam podziękować, bo słodki flirt naprawdę ostatnio Wam się podoba i widzę te łapeczki, widzę te komentarze od Was i naprawdę Wam dziękuję za tak miłe odbieranie tej serii. Mi się naprawdę bardzo, bardzo fajnie nagrywa. Także dobra, lecimy. Z tego, co pamiętam, to sala biologiczna była gdzieś tutaj. No dobra, każdy bierze po jednym. Nie uważacie, że są słodkie? Oczywiście, że tak. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nas nie obchodziły. Okej, ale nie muszą być słodkie, żeby kogoś obchodzić. Żartuję, że nie mieliśmy wyboru. Zachowaj się ciszej, na litość boską. Wyluzuj, przecież wcale nie hałasuje. W tym momencie, gdy to powiedział, chciał się odwrócić, aby spojrzeć z bliska na króliki i wywrócił krzesło. Ninja, co? Brakuje mi treningów. Każdy z nas wziął na ręce jednego królika. Mój wtulił się we mnie i przestał się ruszać. O, niektórzy to mają szczęście. Co? No, widziałaś gdzieś pitwój królik? W moich ramionach. No i? To nie do końca twoje ramiona. A, no tak, bo... A, o nie! O, odpuść. Nie zrozumiałam tego żartu, ale najwyraźniej rozbawił on Nataniela. Mimo wszystko są nierozsądni. Zostawili otwarte drzwi w sali z gryzoniami w środku. Pan Frazowski znowu będzie mieć problemy. Nie powinniśmy za długo tutaj je zostawać. Chodźmy. Okej. Ojej, szkoda, że nie ma żadnego zdjęcia, jak te króliczki wyglądają. Idź na dziedziniec. No dobra. Mogliśmy zabrać coś, żeby je schować. Jeśli ktoś wyjdzie z klasy, to będzie mieli przychlapane. No to się pośpieszmy. Dokładnie, mój królik nie jest taki spokojny jak królik Aty. Chcę uciec. O kurczę. Uff, wyszliśmy. Mówiłem Wam, że w ogóle nie ryzykujemy, ale przez Ciebie ktoś mógł nas usłyszeć. Wyszliśmy ze szkoły, aby przekazać króliki innym. Wszystko poszło sprawnie? Tak, uratowaliśmy już 3 króliki. Jasne, nie przeżyją nawet jednego dnia w parku. Przestaniesz być w końcu takim pesymistą? Nie jestem pesymistą, tylko realistą. Jezu, jakbym Godziaka słyszała. Dałam swojego królika Violetcie. Każdy ma swoją opinię. Biedne maleństwo. Chodźmy szybko do parku, a my wracamy do liceum. Okej. Wróciliśmy na dziedziniec. Wróć do szkoły. Aha, dobra, do szkoły, do szkoły. Żeby się spotkać z dziewczynami. Przesuńcie się, musimy się pośpieszyć. Pan Frazowski kręci się koło sali biologicznej. Peggy i inni trzymają po 2 króliki. Czemu nie wzięliście po jednym króliku? Głucha jesteś? Dopiero co Ci powiedziałam, że pan Frazowski kręci się w okolicy. Nie ma tam już więcej królików? Nie, mamy wszystkie. Dajcie nam przejść, zanim uciekną. W ogóle nie żałuję, że ja i mój brat zostaliśmy zapisani do tego liceum. Tyle razy, co już się tutaj ubawiliśmy. Nie no, świetnie. A ja zaczynam żałować, że to zrobiliśmy. Pan Frazowski będzie miał przez nas problemy. Nie mieliśmy wyboru. Nawet Castiel czuł się zmuszony w tym uczestniczyć. To rzadkość. A teraz co robimy? Poczekamy na koniec przerwy. Albo raczej na wrzaski dyrektorki. Zabije nas. O kurczę. Zaczyna ściskać mnie w żołądku. Mnie też, słuchajcie, też się obawiam. Lysander tu jest. Co robisz? Dziewczyny myślą, że zostawiliśmy jednego królika w sali biologicznej i chciał, żeby ktoś poszedł to sprawdzić. Zrobiliśmy losowanie i wypadło na mnie. Ach tak, poczekaj, pójdę razem z Tobą. Dziękuję. O kurczę. Weszliśmy do sali biologicznej. Gdybym był królikiem, to gdzie bym się schował? Nie może być daleko. O, tutaj jest. Mały biały królik schował się za stopami szkieletu. Wzięłam go na ręce. Jest uroczy, wywołał u mnie nostalgiczny nastrój. Spójrz na niego, nie sądzisz, że mógłby się nazywać Wenka? A dlaczego właśnie tak? Nie wiem, pasuje mu to. O nie, kroki dochodzące z korytarza. To nauczyciel. Możliwe, lepiej się schowajmy. Nie, nie sądzę, to musi być jakiś uczeń. Nie, schowajmy się. A nikt nie wchodzi, może ktoś tylko przechodził.
O nie, przegapiłaś randkę! Brawo, Ata! O nie! No cóż... Z pewnością nie powinniśmy tutaj dłużej przebywać. Chodź, Lysander złapał Wenkę i zaproponował, że sam go zaniesie na zewnątrz. Bardzo uważał, aby nie natknąć się na moje spojrzenie. Ale... Serio? Dlaczego? Ja myślałam, że jak oni się schowają, to właśnie coś tam będzie. Jak... No cóż, wyszliśmy z sali biologicznej. Staraliśmy się być jak najbardziej dyskretni. O nie... A, jest mi przykro. Pan Frazowski przeszedł koło mnie. Strasznie wzdychał. A musiał zauważyć, że króliki zniknęły. O, to nie my. Peggy, co ci jest? Widziałaś Frazowskiego? Cały czas chodzi w tą i z powrotem po korytarzu. Domyślasz się dlaczego? Oczywiście nie trudno zgadnąć. Zaskoczyłam go podczas rozmowy z panem Borysem w sali biologicznej, gdy wszystko odkryli. Nie chcieli zabijać królików, chcieli tylko, abyśmy posłuchali ich bicia serca i tego typu rzeczy. Jutro mieli je oddać do sklepu zoologicznego. O nie! Chcesz powiedzieć, że znowu się pomyliłam? Z impetem tupnęła nogą o podłogę. I wszyscy się o tym dowiedzą. Masakra. Mogłabyś się chociaż trochę pomartwić o pana Frazowskiego. To nie moja wina. Gdyby drzwi były zamknięte, to do niczego by nie doszło. Ale... Słyszałaś? Królikom jednak nic nie groziło. Tak, Peggy. I mi przed chwilą o tym powiedziała. Nie szkodzi. Królikom jest teraz o wiele lepiej na wolności niż w sklepie zoologicznym. Nie jestem pewna, czy pan Frazowski podziela nasze zdanie. Znaczy twoje, to znaczy nasze. Nie mam pojęcia, co teraz. Tylko niech nikt mi nie mówi, że to moja wina. Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni. Mówicie o królikach? Tak, co za szkoda, prawda? Jak to podsumowała Iris, przynajmniej teraz są na wolności. Jestem... Jasne, pewnie zostaną zjedzone przez koty i lisy. Castiel, co? Ty też zaczynasz? Macie jakieś pomysły, co teraz się wydarzy? Moim zdaniem Fraz wyleci z roboty. Castiel! O nie, mam nadzieję, że nie. Biedak, zdajesz sobie sprawę? Pewnie wyleci z roboty. To nie uczeń, nie mogą się go tak po prostu pozbyć. Mówicie o panu Frazowskim? Tak, Peggy już ci powiedziała. W sumie to chcieli tylko, żebyśmy obserwowali te króliki. Tak, mówiła mi. Szkoda, wszyscy się pomyliliśmy. Przynajmniej było zabawnie. Ale serio, Jacie, co trzeba zrobić, aby chociaż trochę przejął się tym, co się wydarzyło? Przecież się przejmuje, w każdym razie to nie koniec świata. W najgorszym wypadku trzeba będzie odkupić króliki. O nie, chciałem kupić nowe słuchawki. Nic nie mów, jestem spłukany. Serio, nie mamy szczęścia, mogliby mimo wszystko znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Chłopaki, to wy mówicie o zwrocie pieniędzy. Nikt jeszcze nic o nas nie poprosił. Nikt jeszcze nic... No. Zagubiłam się w tym, co mówię. Dobra, mamy teraz tutaj sprawdzić, jak się sprawy mają. Kurczę, no szkoda, że tak wyszło z tymi królikami, bo... I szkoda, że... z tym Lysandrem, no... O, tutaj jesteś. Co ci się znowu dzieje? Czekam już tylko na twoje zdanie. Chcemy pójść powiedzieć dyrektorce, co zrobiliśmy, żeby pan Frazowski nie został zwolniony. Zgadzasz się? Wszyscy się zgodzili? Amber i koleżanki nie chciały, żebyśmy o nich wspominali, ale nie obchodzi nas to. Zdziwiłabym się, gdyby było inaczej. Ja też jestem za. Chcecie iść teraz? Tak, raczej tak. Idę z wami. Dzięki, mam nadzieję, że masz mocne nerwy. Mocne nerwy, bo może zacząć na nas krzyczeć. O, domyślam się. Nie piwnica, tutaj. Gdzie tutaj jest? Pan Frazowski jest już w biurze. Zapukałam do drzwi. Dziewczyny! Dziewczynki! Co wy tu robicie? Chciałyśmy porozmawiać z dyrektorką. Na razie jest zajęta. Panie Frazowski, proszę poczekać. To my wypuściliśmy króliki. Co? Co się dzieje? Co chciał mi pan powiedzieć? Właściwie to... Mieliśmy mieć dzisiaj wyjątkową lekcję biologii, ale zawaliliśmy sprawę. Myśleliśmy, że nauczyciele chcą, żebyśmy zabili króliki. Rozumie pani? Nie mogliśmy do tego dopuścić, a więc wypuściliśmy króliki.
A potem w końcu się dowiedzieliśmy, że mieliśmy je tylko obserwować. Proszę nie zwalniać pana Frazowskiego, prosimy. Już po nas. To prawda, wszystkie trzy myślałyście, że chciałam... To nerwowy śmiech, czy to ją naprawdę śmieszy? Dziewczynki mówią o gryzonia, które wypożyczył pan ze sklepu zoologicznego? Tak, nie zamknąłem sali biologicznej na klucz. Gdy zdałem sobie sprawę z tego, to kartony były już puste. Szybko się uwinęliście, musieliście być dobrze zorganizowani. Gdybyście mieli tylko tyle zapału, aby odrobić swoje lekcje. To dlatego, że cała klasa się zmobilizowała. Prawie cała. Do diabła z Amber. Wszyscy płyniemy na tej samej łodzi. Okej, to trochę dziwne. Przykro mi, gdybym bardziej uważał. Pomyślcie sobie, że wasze głupstwo musiało je uszczęśliwić. Mają rację, królikom jest o wiele lepiej na dworze. Co? Ale sklep zoologiczny? Chyba będziemy musieli im zapłacić za te króliki. Podczas koncertu dało nam się zebrać wystarczająco dużo pieniędzy na nasz projekt. Możemy zużyć część funduszy, aby naprawić tę szkodę. Kim jest i co jej zrobiła? Co? No właśnie, oddaj dyrektorkę. Dyrektorka chichocząc wróciła do swojego biura, a pan Frazowski poszedł w stronę sali biologicznej. Nie rozumiem, zostaliśmy ukarani? Nie, dyrektorka nawet nie podniosła głosu. Może coś wprawiło ją w dobry humor? Na pewno, szkoda, że częściej się to nie zdarza. Albo po prostu tak bardzo lubi zwierzęta, tak jak i my. Albo i nie. Może jej pies miał mały? Kiki Junior litości, tylko nie to. O ja! W końcu wszystko wróciło do normy. Armin miał rację, było zabawnie. Lekcja biologii oczywiście odbyła się bez królików. Musieliśmy wypożyczyć książki z biblioteki, aby lepiej im się przyjrzeć. Teraz muszę już tylko wrócić do domu i zacząć korzystać z weekendu. Może zrobię sobie małą wycieczkę na miasto? Za miasto! O, koniec odcinka 18. Zakończę odcinek. Dobra, no to co? Ja teraz kończyć nie będę, no bo nie za długo nagrywam, ale tak sobie myślę, że możemy zacząć ten kolejny odcinek. Nieoczekiwane spotkania. W ten weekend idziesz na shopping. Kogo spotkasz na swojej drodze? Nie mam pojęcia. Nadszedł weekend. Moi rodzice zdjęli mi szlaban, który otrzymałam z powodu histerii z wiadrem. W końcu mogę połazić po mieście. Jestem prawie gotowa, muszę tylko wybrać, które buty założę. Wybierz buty. Chyba, no nie wiem, te są droższe. Dobra, weźmy te, no cóż. Nie pasują tutaj trochę, no ale okej, jestem gotowa. Wykorzystałam okazję i pojadę do centrum handlowego w mieście obok. Autobus odjeżdża, spod mojego domu będę mogła sobie coś kupić. Mam nadzieję tylko, że mi wystarczy pieniędzy. Mój pokój, przystanek autobusowy. Cześć, Atakama, też wybierasz się na plażę? Nie, jadę do miasta obok, jedziesz się pokąpać? Tak, razem z Violetą i Kim, chcesz jechać z nami? Nie wzięłam stroju kąpielowego, a poza tym byłam niedawno na plaży i na razie nie mam ochoty znowu tam jechać. Rozumiem, też tam niedawno byłam, szkoda, może następnym razem. Pewnie, pozdrów ode mnie Violetę i Kim. Nie ma problemu, słuchaj, skoro jedziesz do miasta, to możesz wykorzystać mój kupon z rabatem. Kupon z rabatem? Mam zniżkę do galerii w centrum miasta, moja mama otrzymała ją razem z gazetą. Możesz ją wykorzystać w każdym sklepie. Jest ważna tylko do dzisiaj, także skorzystaj z okazji. O, dzięki! No, nie ma za co, trzymaj się. Trzymaj, aha, dała mi swój kupon. Myślałam, że mówi trzymaj się i chce już się ze mną pożegnać. O, to mój autobus, widzimy się w szkole, miłego dnia. Wzajemnie, baw się dobrze. Jej, jesteśmy w centrum. Trochę wygląda jak centrum w Star Stable. Szczególnie tutaj ta wystawka i te schody. Pół godziny później byłam już w galerii handlowej. Rozmawiałam przed chwilą z Iris o plaży. Może tutaj też uda mi się spotkać kogoś ze szkoły. Sklep z zabawkami? O, jest tutaj pełno fajnych... O ja, jakie fajne! O jacie... Fajnie tak połazić przed sklepem. Dobra, tutaj zobaczymy. Jestem na pierwszym piętrze sklepu. Są tutaj książki, artykuły papiernicze i pełno innych rzeczy. Mogę użyć ruchomych schodów, aby pojechać na drugie piętro do działu z multimediami.
Ruchome schody. Ruchome schody. Nie wiem, tutaj chodźmy. Jestem na drugim piętrze sklepu. Jest tutaj pełno akcesoriów do komputerów, gadżetów elektronicznych i słuchawek. Mogę zejść na pierwsze piętro i użyć ruchomych schodów. No dobra. O, wow. Nie. Tutaj. To miejsce w galerii, gdzie można odpocząć. Naprzeciwko znajduje się piekarnia Chez Louis. Nie widzę nikogo znajomego. Lepiej rozejrzę się gdzieś indziej. A po co ty przyszłaś tutaj? Znajomych szukać. Jest tu Micro Games, Claras i wiele... Claire's! O! I wiele innych sklepów. O, jacie! Ale fajnie! Ale słodkie, zobaczcie! To wygląda jak jakieś, nie wiem, ale śliczne. Chcę takie coś. Kup mi. Może spotkam kogoś w środku. Wszędzie jest pełno niedrogich akcesoriów. No nie wiem, Claire's nie jest takie tanie wcale. Ale nie ma ani jednej dziewczyny ze szkoły. No cóż, a tutaj? Teren wypoczynkowy. No nie ma nikogo. Ruchome schody. No nic, no nic. O! Ten sklep to raj dla Armina. Wszędzie jest pełno gier. Brakuje tylko jego. No i serio nie wiem, co mam robić. Czekajcie. Przejdź się po galerii. Aha, czyli po prostu mam sobie tak łazić. Dobrze. To sklep z męskimi ubraniami. Jest tutaj kilka fajnych rzeczy. No dobra, ale nie ma nikogo. Wszędzie jest pełno strasznie drogich okularów. No. Połaziłam trochę, ale nikogo nie spotkałam. Naprawdę szkoda. Skorzystam z okazji i kupię prezenty dla osoby, którą lubię. Jestem pewna, że sprawi to przyjemność. O kurczę, zgubiłam kupon ze zniżką od Iris. O nie. Dopiero co tutaj przyszłam. Może leży gdzieś na ziemi. O nie. I teraz wszędzie, gdzie łaziłam. Jest. Znalazłam go. Na szczęście nikt go nie zabrał. A więc komu co kupię? Castielowi. I kto jeszcze? Lysandrowi. Tak, kupię coś dla tych chłopaków. Teraz z kolei na dziewczyny. Komu kupię prezent? Na pewno Iris. Kupię coś także dla Rosalii i Aleksego. No to idę na zakupy. To sklep... Julian, może znajdę tu coś dla Castiela? Jakieś ubranie albo coś innego dla Castiela? Ja nie chciałam to wybrać. Chciałam wybrać Nataniela. O nie! Co mogłabym wziąć dla Castiela? Ubranie czy dodatek? Koszulkę. To rozmiar uniwersalny. Powinno mu pasować. O, skończyłam z Castielem. Skoro już jestem, to może dla Aleksego. Dobra. Dla Aleksego coś innego. Właśnie. Dla Aleksego to prawdopodobnie tam, gdzie te gry. Z jednej strony, no właśnie, właśnie. Tutaj, dla Lysandra, okej. Okay. Mały drobiazg dla Lysandra. Weź notatnik, poszukaj. Nie, weź notatnik. No, on notatniki ciągle gubi. 20, okej. Okay. Okej, okay. Może teraz dla Aleksego. Słuchawki, bo on chciał! Jej! O kurcze, fajnie, że tak ten... Tutaj oni... Czekajcie, tu? Gdzie można iść? Micro Games specjalizuje się w sprzedaży gier, a Claire sprzedaży... No, właśnie. To tutaj. Nic tutaj nie znajdę. O, a tu? Kurczę. Nie wiem, gdzie mam iść. Halo, gdzie mam iść? A sklep z zabawkami? Jest tu dużo maskotek. Nie sądzę, żeby to był idealny prezent. Czemu? Skoro mam już wszystkie prezenty dla chłopaków, to mogę pójść po prezenty dla dziewczyn. No może, no to... Optyk? Nie sądzę, abym znalazła tu coś interesującego. No nie wiem, wolę tak pochodzić i posprawdzać. No tutaj na pewno nie. Tutaj? Nie, tutaj też nie. Tu też nie. To wyjdę stąd. I zobaczymy jeszcze raz. Nie, tutaj nie. Nie, wróć! O, halo, nie wiem, gdzie jestem! Halo, pomocy! O, tutaj może. To wymarzone miejsce, aby kupić prezent dla przyjaciółki. Kupiłam bryloczek. To słodki gadżet, który zawsze może się przydać. Tutaj też nie użyłam mojej zniżki. Chcę ją wykorzystać na prezent dla Rosalii.
Bardzo mi pomogła, gdy Debra próbowała odwrócić wszystkich przeciwko nam. Chcę jej podarować coś wyjątkowego. To może być trochę droższe niż pozostałe prezenty. Okej. Co mogłabym kupić? Atakama, co ty tutaj robisz? Nie myślałam, że cię tutaj spotkam. Dejk, skąd się tu wziąłeś i kim są te dziewczyny? Przyjechałem do mojego wujka. Poza tym, skoro mam okazję, żeby jeździć z jednego kraju do drugiego, to chcę z tego skorzystać. No i od pewnych wakacji na plaży mam dobry powód, aby tutaj wracać. Mrugnął do mnie. Dobry powód? Mówisz o mnie? Jesteś słodka, oczywiście, że mówię o tobie. Okej. Skoro już tutaj jesteśmy, to może skorzystamy z tego i spędzimy trochę czasu razem? Nie, dzięki. Jesteś w dobrym towarzystwie, nie będę wam przeszkadzać. Nie, te urocze dziewczyny pomagają mi jedynie znaleźć sklep z okularami przeciwsłonecznymi, prawda? Tak. Chodź, złapał mnie za rękę i zostawił dziewczynę w tyle. O nie, nie chcę z nim zostawać. Spróbuj pozbyć się de... No, sklep z zabawkami. No nie, on za mną chodzi, czy co ja? Jak ja mam to teraz odbierać? Nie mówisz zbyt wiele, bo przy tobie czuję się niezręcznie. O, za bardzo przyciągam uwagę innych, prawda? Nie, zmusiłeś mnie, abym z tobą poszła, chociaż w ogóle nie miałam na to ochoty. To samo przyjdzie, nie martw się. Dobry Boże, czego on nie rozumie? Nie chcę z nim rozmawiać. Dąsasz się. Byłabyś jeszcze ładniejsza, gdybyś się uśmiechnęła. Nie mam ochoty. Chcesz się czegoś napić? Na pewno znajdziemy jakąś kafejkę w pobliżu. Ja stawiam. A gdybyś tak po prostu zostawił mnie w spokoju? Nie pozbędziesz się mnie tak łatwo. Zobaczymy. Odwróć głowę na 30 sekund, a mnie już tutaj nie będzie. Wydaje mi się, że nie znajdziemy lepszego miejsca, aby się czegoś napić. Poczekaj tutaj, a ja pójdę po napoje. Okej. Wybacz, stary, ale na ciebie nie poczekam. No właśnie, nara. Wróć do ruchomych schodów albo... Wracam do domu, podbiegnę zapłacić... złapać autobus i spróbuję o wszystkim zapomnieć. Trudno kupić coś dla Rosalii w sklepach na osiedlu. Przepraszam? To dziewczyny, z którymi był... O nie! Za kogo się uważasz? Spokojnie sobie rozmawialiśmy z tym przystojnym blondynem, zanim się pojawiłaś i nam go sprzątnęłaś sprzed nosa. Przystojnym blondynem? Nie wiecie nawet, jak się nazywa? Nie zmieniaj tematu, okej? Wrócisz do domu i zostawiasz nas z nim sama, bo jak nie? O, zostawię wam go z wielką przyjemnością, nawet nie trzeba mi grozić. Kpisz z nas? Nie, no mówię serio, wkurza mnie. Chcę, żeby mnie w końcu zostawił w spokoju. Nie słuchaj jej, Klimi. Próbuje nas zdezorientować, to przybiegła żmija. Nie są zbyt rozgarnięte. Gdybym leciała na niego tak jak wy, to bym go nie spławiła. Auć. Ta sprawie kopnęła mnie w łydkę. Spadaj stąd, nie chcemy cię tutaj widzieć, zrozumiałaś? Ej, zostawcie to! Wyrwały mi z rąk moją siatkę i rzuciły na ziemię wszystkie prezenty, które dopiero co kupiłam. Będziesz wzywać pomoc z powodu takiej błahostki? Wszystkim się zdarza. Ups, to przez przypadek. O nie. Odbiło ci? I to na dodatek kola, w życiu tego nie dopiorę. No już, panienki, nie będziecie się chyba skarżyć z powodu takiej błahostki. Wszystkim się zdarza. Okej, poszły sobie. A ja myślałem, że są urocze. Pozbierałam prezenty w międzyczasie, ani razu się na niego nie spojrzałam. Na szczęście nic się nie zniszczyło. Pomógł mi wszystko ułożyć z powrotem do siatki. Chodź, przez nie znowu nie mam nic do picia. Kupimy nowe napoje. Nie martw się, jesteśmy w galerii handlowej. Wiele osób byłoby gotowych zainterweniować, zanim się pojawiłem. Podziękujesz mi, jak już będziesz miała swój napój. No ale nie. Tym razem pójdziesz ze mną, bo przed chwilą się zgubiłaś. No dobrze. Podarował mi butelkę Coca-Coli i drożdżówkę z czekoladą. Można powiedzieć, że niełatwo jest się do ciebie zbliżyć. Dlaczego? A na przykład, gdy cię spotkałem, to kleiłaś się do Rudzielca o okropnym charakterze. Nie mów tak o nim, to mój przyjaciel. Twój kumpel pojawił się w momencie, gdy zaczynało się robić interesująco. Przyszedł mnie uratować. I w końcu nie mogłem spędzić z tobą zbyt wiele czasu. Taki był cel. Przynajmniej teraz nie ma nikogo, kto mógłby mi przeszkodzić w spędzeniu czasu z tobą. I to właśnie jest problem. Nawet podczas biegu na orientację nie mogłem z tobą za wiele pogadać.
Byłam już z kimś w parze i nie chciałam jej zmieniać dla ciebie. Trzeba go było olać, jestem tego wart. Nie, nie sądzę. Gadaliśmy do momentu, aż skończyły nam się napoje i drożdżówki. Zanim z tobą zaczął rozmawiać, aha, czyli dobra, tutaj. O mój Boże, jakie te okulary są drogie! Obczaj te, fajne co nie? Pokazał mi parę czarnych okularów, które różniły się od zwykłych jedynie trzycyfrową ceną. Tak, nie wyglądasz na przekonaną. Uważam, że są banalne. To dlatego, że dobrze im się przyjrzała nie, i dobrze im się nie przyjrzałaś. Spójrz, z boku widać markę. To dlatego są takie drogie? Wezmę je, podobają mi się. Tobie też by pasowały idealnie. Chcesz kupić jedną parę dla siebie? Nie, dzięki. Jak chcesz? O, ja wezmę te. Co się stało? Zapomniałem portfela, gdy poszedłem kupić napoje. Ja dzisiaj też coś zgubiłam. Poczekaj na mnie, okej? Okay? Pójdę poszukać. Czekaj, mogę za ciebie zapłacić, jeśli chcesz. Nie, idę z tobą. Nie, no nie mam kasy, żeby zapłacić. Chcę coś kupić Rozali. Poszedł zapytać sprzedawcy, czy nie znalazł przypadkiem jego portfela, a potem wrócił do mnie. Znalazłem go. Jeden z moich kolegów z klasy nie wiedziałby nawet, gdzie mógłby zgubić portfel. Serio? Jest aż tak roztrzepany? Nawet sobie nie wyobrażasz, do jakiego stopnia. Cały czas gubi swoje rzeczy. No dobra, chodźmy po te okulary. Okej. Dake zdjął okulary z wystawy i podszedł zapłacić. Voila, wszyscy będą mi zazdrościć. Skoro tak mówisz. Dalej nie jesteś przekonana? Powiedzmy, że wolałabym wydać swoje pieniądze na coś innego. Na przykład na prezenty dla znajomych? Na przykład. Też powinienem tak zrobić, ale to nic złego, jeśli chcę się zaszaleć od czasu do czasu. Jakoś nie bardzo. Poczekaj na mnie, chyba zobaczyłem mojego kumpla. Nie chcesz, żebym z tobą poszła? Nie mam ochoty, aby ktoś inny cię namierzył. Chcę ciebie mieć dla siebie. Ach, a co? Jezu, ale on jest okropny. Gdy nagle poczułam czyjąś rękę na ramieniu. Nie wierzę, Atakama, całe wieki cię nie widziałam. Latei, to moja koleżanka ze starej klasy. Była w tym samym liceum, co ja i Kentin. Nie wierzę, wyglądasz na o wiele bardziej pewną siebie. Prawie cię nie poznałam. Tak myślisz? I słuchajcie, nie mam już PA, także będziemy kończyć. Tak wyglądasz na mnie nieśmiało, pewnie dlatego, że tamten okularnik w końcu zostawił cię w spokoju. Mówisz o Kentinie? Wiesz, że poszedł ze mną do nowego liceum? No i teraz mam już zero. No co ty, biedactwo, ja myślałam, że ojciec wysłał go do szkoły wojskowej. Bo tak było, ale dopiero później, a teraz zmienił się nie do poznania. Zdziwiłabyś się. Nie masz wystarczająco PA, słuchajcie. Ma, jesteśmy w banku od razu. Dobra, teraz jesteśmy w mieszkanku i ja będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy chcecie dłuższe odcinki, na przykład po jeden jakby odcinek tutaj ten, wiecie, w grze. Czy wolicie rzadziej, znaczy częściej odcinki, ale krótsze, czy jeden taki, wiecie, konkretny po prawie godzinę. Zależy wszystko od tego, ile tutaj będzie to trwało. Dajcie koniecznie znać. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!